Unia Europejska to fantastyczna wspólnota różnorodności, tak jak bukiet wielu kwiatów. Ich denke, der größte Erfolg war das, was man nicht so richtig messen kann, nämlich die menschlichen Beziehungen, die sich entwickelt haben, die Kooperation zwischen Institutionen, zwischen Menschen. Unikatowym przedsięwzięciem jest współpraca Interreg. A dlaczego unikatowym? No, gdyby nie było tego zaangażowania, nie byłoby tych wszystkich przedsięwzięć, które zostały zrealizowane, a było ich bardzo dużo. Musím říct, že spolupráce se vyvíjela postupně. Na tom začátku nacházíme se v euroregionu Nisa, to spíš byla investice do infrastruktury, to znamená, řešily se komunikace, tenkrát to byl třeba problém i přechodu, dneska kousek od nás je alej svobody, alej míru, která, protože se jezdí z Česka do Žitavy přes Polsko. Ich denke, wir müssen uns weitere Ziele stecken, wir müssen nicht einfach so weitermachen wie bisher, sondern wir müssen mal überlegen, was braucht die Region, um zukunftsfähig zu werden. I sądzę, że my musimy starać się w przyszłej perspektywie właśnie tych peryferyjnych obszarów stykowych uczynić po prostu miejsca szczególnego rozwoju, by rzeczywiście na granicach i w tym szczególnie na tej granicy polsko-czeskiej, czesko-niemieckiej i niemiecko-polskiej rodziła się prawdziwa wspólnota porządnych obywateli Unii Europejskiej. Gdy chodzi o dzisiejsze wydarzenie, jest bardzo piękne, bo jest tak, pogoda dopisała, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo żeśmy spotkali przyjaciół z Czech, z Niemiec, a to jest bardzo ważne. Wszyscy się dobrze bawią, więc myślę, że jest to dobre wydarzenie. Perfektnie to wyszło, myśmy się bali počasí, ale słoneczko przyszło, także jest to super. Ich selber habe eine polnische Freundin. Ich schätze sehr und bewundere die Gastfreundschaft der Polen und auch die Herzlichkeit der tschechischen Nachbarn. Und ich finde, da können wir noch lernen, also von diesem Humor und der Herzlichkeit. Krążymy tutaj pomiędzy trzema krajami. Mieszkamy w Niemczech, ale korzystamy także z różnych eventów w Polsce. Jeździmy w Czechach do restauracji. Życie ogólnie na skraju trzech państw jest fajne. Tak polovina mých kolegów są Polakowie, także z těma Polacy, z těmi mám ty najlepší vztahy. Němců znám o poznání méně, nicméně jako člověk, který vyrostl de facto až ve svobodné zemi, tak nemám žádné historické předsudky, stereotypy a myslím si, že není problém spolupracovat se všemi. Já mám sami dobré zkušenosti s Polákami, což mě moc těší. Samozřejmě tu nejlepší s mojí ženou. V Německu jsem moc krát nebyl, ale kromě pár drobností jsem taky nikdy neměl problém, takže rád poznávám nové národnosti a rád se s nimi setkávám. My praktycznie no, mamy dużo do czynienia z Czechami i z Polakami. Dzieci chodzą do niemiecko-czesko-polskiej szkoły. Nam się współpraca bardzo dobrze układa. Mamy dużo znajomych Niemców, Polaków, Czechów. Bardzo dużo żeśmy doświadczeń żeśmy między sobą wymienili. Także super.